Dom Wydawniczy PWN oraz Audioteka.pl przedstawiają Charles Duhigg Siła nawyku. Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie. Tłumaczenie Małgorzata Guzowska. Czyta Leszek Filipowicz. Dla Oliviera, Johna Harego, Johna i Doris oraz nieustannie dla Lis. Wstęp do polskiego wydania Gdyby siły nawyku nie napisał kto inny, chciałabym tę książkę napisać sama. Nie tylko znalazłam w niej potwierdzenie moich przekonań i doświadczeń, lecz także dowiedziałam się mnóstwa fascynujących rzeczy z dziedzin pozornie odległych od teoretycznie i klinicznie pojmowanych problemów uzależnień. I chociaż treść książki osnuta jest wokół poważnych badań naukowych, akademickich i laboratoryjnych, dawnych i nowych, Czyta się ją jak Felieton w popularnym czasopiśmie. Zresztą nic dziwnego, autor jest znanym i wielokrotnie nagradzanym dziennikarzem magazynu New York Times. Właśnie z powodu wciągającej jak kryminał potoczystości narracji, barwności i rozmaitości przykładów oraz przystępności opisów skomplikowanych procesów i zjawisk psychoneurologicznych można byłoby wręcz nie docenić naukowych walorów tego dzieła. Ja. Doceniam. W książce, która nie jest bądź co bądź medycznym podręcznikiem z psychiatrii lub neurologii mózgu, została zawarta niemała wiedza o pamięci i jej roli w powstawaniu nawyków, a także w procesie uczenia się, co jest w końcu swoistym nabywaniem nawyków. Oduczanie się, a więc dosłownie odwyk, to nic innego jak również uczenie się, tylko w odwrotną stronę. Dowiadujemy się poza tym, że formowanie się nawyków, a więc i nałogów, zawdzięczamy prastarej strukturze mózgu wielkości piłki golfowej, zawierającej tzw. jądra podstawne. To za ich przyczyną rozwija się większość ludzkich nałogów, kompulsji, autodestrukcji albo i stąd można czerpać optymizm nawyków nieszkodliwych i pożytecznych. W trosce o niemedycznych czytelników, autor klarownie objaśnia schemat pętli nawyku, oraz znaczenie jego siły napędowej, jaką jest pragnienie. Pomaga nam też zrozumieć siłę woli jako kontrolę impulsów, porównując ją do mięśnia, który się męczy, gdy zmuszany jest zbyt długo do ciężkiej pracy i wtedy może nie sprostać jakimś ważnym zadaniom. Jak dawno sama zauważyłam, a teraz w książce Duhiga uzyskałam potwierdzenie, że kiedy siła woli czytaj, samodyscyplina wzmacnia się w odniesieniu do jakiejś sprawy, to przenosi się także na inne sfery naszego działania. Przypominam sobie dawną pacjentkę uzależnioną od alkoholu i leków, dodatkowo z objawami długotrwałej depresji. Poznałam ją, gdy wyglądało na to, że doszła do absolutnego kresu sił. Z pomocą terapii i wsparcia grupy potrafiła przez kilka miesięcy powstrzymywać się od picia, ale ogólny obraz jej życia wciąż nie rokował trwałych zmian na lepsze. Otrzymała wówczas łatwo wykonalne zadanie. Po zakończeniu szpitalnego etapu leczenia, już w domu, miała dwa razy dziennie wynosić po jednej paczce starych gazet, zalegających od lat we wszystkich zakamarkach jej ciasnego mieszkania. Gdy już po tygodniu kobieta zaczęła dostrzegać pod nogami skrawki podłogi i mogła położyć serwetę na stole, wstąpiła w nią tak pozytywna energia i wiara w powodzenie, że wszyscy, łącznie z nią, uwierzyli w jej wyzwolenie z alkoholizmu, depresji i jałowej wegetacji. Tak się też stało. I to właśnie ma na myśli Duchik, pisząc o wzmacnianiu mięśnia siły woli, tak, by zaczęła promieniować na wszystkie sfery życia. Mimo błyskawicznej kariery książki na rynku amerykańskim oraz jej natychmiastowych wydań obcojęzycznych, a może właśnie z tego powodu, krytycy Duchiga nie oszczędzili. Zarzuty są przeważnie czepliwe i kąśliwe, a przede wszystkim dowodzą niezrozumienia intencji ani argumentacji autora. Ktoś, na przykład, podważa uznanie Duchiga dla mądrości dwunastu kroków, utrzymując, iż w A.A. uzyskuje trzeźwość tyle samo alkoholików, ile trzeźwieje spontanicznie, bez żadnej pomocy co oznaczałoby, że AA warte jest tyle co nic. Tymczasem od lat trzydziestych do dziś uzbieralibyśmy pewnie kilka milionów dowodów na to, że ludzie systematycznie wprowadzający w życie dwanaście kroków uwalniają się bezpowrotnie od obsesji picia. Natomiast faktycznie nie zdrowieją ci, którzy ten program zlekceważą – Czyż nie jest podobnie z innymi chorymi, nie stosującymi się do zaleceń lekarzy i terapeutów? Duchik nie jest bynajmniej gołosłowny, kiedy wyraża się o AA z podziwem i respektem, omawiając na przykład tak zwaną złotą zasadę zmiany nawyku, która brzmi: Nie możesz wyplenić złego nawyku, możesz go jedynie zastąpić przez inny nawyk. Dokładnie, wedle tej zasady. Działa AA i inne podobne wspólnoty, gdzie uzależnieni poprzez wzajemne modelowanie zachowań i budowanie więzi przeprogramowują swoje nałogowe zachowania. Działa to jednak dopóty, dopóki stresy w życiu nie przekroczą wytrzymałości psychicznej nałogowców w stanie remisji. Gdy to nastąpi, dawny, najgłębiej wdrukowany nawyk powraca. Naukowcy odkryli, że nowe, abstynenckie nawyki. Zamieniają się w trwałe, trzeźwe zachowania jedynie w połączeniu z wiarą, ale bynajmniej niekoniecznie z religijną wiarą w Boga, tylko z wiarą samą w sobie. Wiara jest tu składnikiem, który przeprogramowuje skutecznie starą pętlę nawyku. Nie wiara w nadprzyrodzoność, lecz wiara w to, że będzie dobrze. Oto, co jest kluczowym motorem skuteczności leczenia odwykowego i w ogóle spełniania zamierzeń nastawionych na przeprowadzenie każdej osobistej zmiany? Każdy terapeuta uzależnień, z jakim takim doświadczeniem to potwierdzi. Choć nie każdy przed przeczytaniem książki Duchiga potrafiłby to sformułować tak wyraziście, a że motywowanie ludzi do zmiany szkodliwych nawyków, Interesuje nie tylko pracowników lecznictwa odwykowego, to siła nawyku może się stać nieocenioną pomocą dla rodziców, nauczycieli, menedżerów i oczywiście rodzin nałogowców. Krytycy, jak wspomniano, wytykają autorowi potoczny język i uproszczenia w relacjonowaniu zawiłości naukowych. Duchik jednak nie pisał książki w celu dostarczenia akademikom kolejnego podręcznika medycznego czy psychologicznego. Autor jest wszak publicystą i wypowiada się jako publicysta, a nie uczony, uprzystępniając ludziom językiem objaśnienia ludzkich problemów. Chciałoby się powiedzieć, niech profesorowie czytają książki, które piszą sami dla siebie. Psychopatologie w ogóle, a uzależnienia szczególnie, wpływają negatywnie na jakość życia Polaków. W niemniejszym stopniu niż oglądanie ogłupiającej telewizji, szwendanie się po centrach handlowych, łykanie pigułek i kłamstw reklamiarzy oraz wciąganie się w niesmaczne potyczki polityków. To właśnie te oddziaływania powodują formowanie i utrwalanie większości złych nawyków Polaków, rujnując naszą pogodę ducha, radość życia, zaufanie do bliźnich, wiarę w siebie i rozwój własnego potencjału. Na pocieszenie przypomnę, że książka jest amerykańska. Wspomniane negatywne zjawiska dotyczą więc na pewno nie tylko nas. Wątpię jednak, by była to wielka pociecha. Tym bardziej, że przegrywanie meczów przez naszych piłkarzy, mierne wskaźniki ekonomiczne naszych przedsiębiorstw, niski poziom świadczeń naszej służby zdrowia, marne szkolnictwo, niedobra organizacja życia społecznego i ogólne niezadowolenie obywateli ze swego państwa. To też nawyki. Z jednej strony, bo nawykowo źle działają poszczególne struktury, resorty i sektory, a z drugiej strony, bo ludzie nawykowo źle odnoszą się do tych struktur, resortów i sektorów. Zamknięte koło. A raczej, jak podpowiada Charles Duchig, zamknięta pętla nawyku. W myśl wywodów Duchiga sprawa nie jest jednak beznadziejna. Pisze on. Nawyki. Nawet jeżeli już zakorzenią się w naszych umysłach, nie są przeznaczeniem. Możemy wybierać nawyki, jeżeli wiemy, jak to robić. Czytając tę książkę, zaczynamy podświadomie marzyć, że tak jak legendarny tony dangi doprowadził bejzbolową drużynę Colts do zwycięstwa w Super Bowl, jakiemuś kreatywnemu trenerowi uda się, Polską narodową jedenastkę przerobić z nawykowych nieudaczników w nawykowych czempionów. Że zaczniemy uczyć się wyzwalania spętli naszych niedobrych nawyków na opisanych w książce wzorach sieci kawiarni Starbucks, aluminiowego potentata Alkoła czy szpitala w Rhode Island. Wyobrażam sobie, że na podstawie przykładów zebranych w tej książce można byłoby zorganizować warsztaty, przerabiające niedobre nawyki w dobre dla menedżerów i zarządców w przedsiębiorstwach, urzędach i instytucjach, a także w rodzinach oraz wspólnotach sąsiedzkich i osiedlowych. Typowanie kandydatów do odbycia takich warsztatów poprzedzałoby wypełnienie wewnętrznych ankiet oceniających jakość relacji i efektywność funkcjonowania danej struktury społecznej, gospodarczej, edukacyjnej, mieszkalnej itp. Obawiam się, że do absolutnych wyjątków należałyby poddane ocenie struktury, w których chciano by utrzymać status quo, czyli dalszego podtrzymywania aktualnych nawyków. Mówiąc wprost, w których jakość życia i współżycia, oraz pracy i jej efektów nie budziłaby niczyich zastrzeżeń. Nie wierzę oczywiście w cuda ani bajki. A tym bardziej w to, że jakakolwiek książka przyczyni się do masowej zmiany złych nawyków na dobre. Nawet Biblia tego nie spowodowała. Dlatego więc najpewniej nasze szpitale nie zmienią się pod wpływem przykładu z Rhode Island w przybytki nienagannego dbania o zdrowie i życie pacjentów. Nasi piłkarze nadal będą siebie i nas kompromitować na boiskach i niekiedy poza nimi. Aluminium prawie nie mamy, więc na alkohol nie będzie komu się wzorować, a Starbucks pewnie i u nas zacznie wygrywać z konkurencją, bo już się na to zanosi. Natomiast optymistycznie patrzę na korzyści indywidualne, jakie absolutnie każdy myślący czytelnik wyniesie z tej książki dla siebie. Ewa Wojdyło. Wstęp Kuracja nawykowa Była ulubioną badaną naukowców. Liza Allen, według danych zawartych w jej karcie, miała 34 lata. Zaczęła pić i palić mając lat 16 i przez większość życia walczyła z nadwagą. W pewnym momencie jej życia, miała wtedy około 25 lat, firmy windykacyjne ścigały ją, chcąc odzyskać dług wynoszący 10 tysięcy dolarów. Stare CV wskazywało, że jej najdłuższy staż pracy w jednym miejscu wynosił niecały rok. Ale kobieta, która dziś staje przed badaczami, jest szczupła i pełna życia. Widać jej umięśnione nogi biegaczki. Wygląda dziesięć lat młodziej niż na zdjęciach z akt i sprawia wrażenie osoby z kondycją fizyczną, która bez trudu pozwoliłaby jej wykończyć na treningu wszystkich zebranych. Według najświeższego doniesienia z jej życia, które znajduje się w karcie, Liza nie ma żadnych zaległych długów, nie pije i od 39 miesięcy pracuje w firmie zajmującej się projektowaniem graficznym. Ile czasu upłynęło od Twojego ostatniego papierosa? Zapytał jeden z lekarzy, rozpoczynając w ten sposób całą serię pytań, na które Lisa odpowiadała podczas każdej wizyty w laboratorium pod Bethesda w stanie Maryland. Prawie cztery lata powiedziała i. Od tamtej pory schudłam prawie 30 kg i przebiegłam maraton. Rozpoczęła także studia magisterskie i kupiła dom. To był czas bogaty w wydarzenia. Wśród naukowców zebranych w sali byli neurologzy, psycholodzy, genetycy i socjolog. Przez ostatnie trzy lata dzięki finansowaniu z National Institutes of Health przepytywali i prześwietlali lisę oraz ponad 20 byłych palaczy, nałogowych obżartuchów Osoby z problemem alkoholowym, obsesyjnych zakupowiczów i ludzi z innymi destrukcyjnymi nawykami. Wszystkich uczestników łączyło jedno: udało im się całkowicie zmienić życie w stosunkowo krótkim czasie. Badacze chcieli znaleźć odpowiedź na pytanie: jak im się to udało? Mierzyli więc parametry życiowe uczestników, instalowali w ich domach kamery, by przyglądać się ich codziennym zwyczajom. Sekwencjonowali fragmenty ich DNA oraz za pomocą technologii umożliwiających zaglądanie do środka ludzkich czaszek w czasie rzeczywistym, śledzili przepływy krwi i impulsów elektrycznych w mózgach uczestników w momentach, gdy narażani byli na pokusy typu dym papierosowy czy królewski posiłek. Celem badaczy było ustalenie, w jaki sposób nawyki działają na poziomie neurobiologicznym i co jest potrzebne, aby je zmienić. Wiem, że opowiadała pani tę historię już wielokrotnie, mówi doktor do Lisy, ale niektórzy moi koledzy słyszeli ją tylko z drugiej ręki. Czy byłaby pani uprzejma jeszcze raz opisać, w jaki sposób rzuciła pani palenie? Jasne, mówi Lisa. Wszystko zaczęło się w Kairze. Wakacje były spontaniczną decyzją, wyjaśnia. Kilka miesięcy wcześniej jej mąż wrócił z pracy i ogłosił, że ją zostawia, ponieważ kocha inną kobietę. Lisa potrzebowała trochę czasu, by uporać się ze zdradą i przyswoić fakt, że właśnie była w trakcie rozwodu. Był okres żałoby, później obsesyjnego śledzenia męża i jego nowej dziewczyny po całym mieście, wydzwanianie do niej po północy i odkładanie słuchawki. Potem był ten wieczór, kiedy lisa pojawiła się przed domem dziewczyny, pijana, dobijając się do jej drzwi i wrzeszcząc, że spali jej chatę. To nie był dla mnie dobry czas, stwierdza lisa. Zawsze chciałam zobaczyć piramidy, a moje karty kredytowe nie zostały jeszcze zablokowane, więc. Pierwszego ranka w Kairze Lisa obudziła się o świcie, słysząc wezwanie do modlitwy z pobliskiego meczetu. W jej pokoju hotelowym panowały egipskie ciemności. Na półprzytomna, wciąż nękana przez jet lag, po przekroczeniu samolotem kilku stref czasowych, sięgnęła po papierosa. Była tak zdezorientowana, że nie zauważyła, do momentu, gdy poczuła swąd palonego plastiku, że próbuje podpalić długopis zamiast malboro. Ostatnie cztery miesiące spędziła płacząc, obiadając się, cierpiąc na bezsenność, przytłoczona uczuciami wstydu, bezradności, przygnębienia i gniewu, wszystkiego naraz. Leżąc w łóżku, przeżyła załamanie. To była taka fala smutku, powiedziała. Czułam, jakby wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, właśnie się rozpadło. Nawet nie umiałam właściwie zapalić papierosa. I wtedy zaczęłam myśleć o moim byłym mężu, o tym, jak trudno będzie mi po powrocie znaleźć nową pracę. Jak bardzo to będzie okropne i jak strasznie źle czułam się fizycznie przez cały czas. Wstałam i przewróciłam dzbanek z wodą, który roztrzaskał się na podłodze, a ja rozpłakałam się jeszcze mocniej. Byłam zdesperowana, czułam, że muszę coś zmienić. Przynajmniej jedną rzecz, którą będę mogła kontrolować. Wzięła prysznic i opuściła hotel. Kiedy tak jechała taksówką po pełnych kolejnych ulicach Kairu, później po nieutwardzonych drogach prowadzących do Sfinksa i piramid w Gizie, widząc olbrzymią, bezkresną pustynię wokół nich, przestała się na chwilę nad sobą użalać. Potrzebowała w życiu celu, przemknęło jej przez myśl. Celu, do którego mogłaby dążyć. Siedząc jeszcze w taksówce, podjęła więc decyzję, że wróci do Egiptu i będzie wędrować przez pustynię. Lisa wiedziała, że pomysł jest szalony. Nie była w formie, miała wprawdzie nadwagę, ale za to nie miała pieniędzy. Nie znała nazwy pustyni, którą zamierzała przemierzyć, nie miała też pojęcia, czy taka podróż w ogóle jest możliwa. Ale to w tej chwili po prostu nie miało żadnego znaczenia. Musiała się na czymś skupić. Lisa zadecydowała, że da sobie rok na przygotowania. Była też pewna, że aby przeżyć taką ekspedycję, będzie musiała niejedno poświęcić. A mówiąc konkretniej, powinna rzucić palenie. Kiedy w końcu, 11 miesięcy później, Lisa przemierza pustynię w klimatyzowanym pojeździe z kilkoma innymi osobami, przyczepa kempingowa jest tak wypakowana wodą, jedzeniem, namiotami, mapami nawigacją i radiostacjami, że wrzucenie do niej jeszcze kartonu papierosów nie czyniłoby najmniejszej różnicy. Ale wtedy w taksówce Lisa o tym nie wiedziała, a dla badaczy w laboratorium szczegóły jej wyprawy nie miały znaczenia. Z powodów, które właśnie powoli zaczynali rozumieć, ten mały zwrot w percepcji Lisy, jaki dokonał się tego dnia w Kairze przekonanie, że musi rzucić palenie, aby osiągnąć cel, który sobie wyznaczyła, Wyzwolił całą serię przemian, ostatecznie przekładających się na każdy obszar jej życia. Przez kolejne sześć miesięcy zastąpiła palenie papierosów bieganiem, a to z kolei zmieniło sposób, w jaki jadła, pracowała, spała, oszczędzała pieniądze, organizowała sobie pracę, planowała przyszłość i tak Zaczęła biegać półmaratony, potem maratony, wróciła do szkoły, kupiła dom i się zaręczyła. Ostatecznie została zwerbowana do udziału w badaniu, a kiedy naukowcy zaczęli analizować skany mózgu lisy, dostrzegli coś niezwykłego. Jeden zestaw wzorców neurologicznych, jej stare nawyki, zostały nadpisane nowymi wzorcami. Mogli wciąż zobaczyć aktywność neuronów odzwierciedlającą jej dawne zwyczaje, ale impulsy te były wypychane przez nowe pragnienia. Wraz ze zmianą, jaką przechodziła Lisa, zmieniał się jej mózg. To nie wycieczka do Kairu spowodowała zmianę, naukowcy byli o tym przekonani, ani też rozwód czy wyprawa przez pustynię. Sprawił to fakt, że Lisa skupiła się początkowo na zmianie wyłącznie jednego nawyku, palenia papierosów. Wszyscy uczestnicy badania przeszli przez podobny proces, skupiając się na jednym wzorcu, Określanym jako nawyk kluczowy, Keystone Habit, Lisa nauczyła się, w jaki sposób przeprogramować także inne nawyki obecne w jej życiu. Do takich zmian zdolne są nie tylko jednostki. Kiedy firmy skupiają się na zmianie nawyków, zmianie podlegają całe organizacje. Takie firmy jak Procter Gamble, Starbucks, Alcoa czy Target podchwyciły tę wiedzę, by wpływać na sposób pracy komunikacji między pracownikami i, bez świadomości klientów, zmieniać sposób, w jaki ludzie robią zakupy. Chcę pokazać pani najnowsze skany pani mózgu, powiedział jeden z naukowców do Lisy pod koniec jej badania. Na ekranie komputera pojawiło się zdjęcie wnętrza jej głowy. Każdy widzi pani jedzenie, wskazał na miejsca nieopodal środka jej mózgu. Te obszary, które są powiązane z ochotą na jedzenie i głodem, są wciąż aktywne. Pani mózg wciąż wytwarza zachcianki, które dawniej sprawiały, że się pani obiadała. Ale pojawiła się nowa aktywność w tym obszarze. Tym razem wskazał na obszar położony najbliżej jej czoła, gdzie naszym zdaniem swoje źródła ma hamowanie zachowań i samodyscyplina. Ta aktywność jest silniejsza za każdym razem, kiedy pani nas odwiedza. Lisa była ulubionym obiektem badawczym naukowców, ponieważ skany jej mózgu były tak fascynujące i przydatne w tworzeniu map, opisujących, gdzie w naszych umysłach kryją się wzorce behawioralne, czyli nawyki. Pomaga nam pani zrozumieć, w jaki sposób decyzja staje się zautomatyzowanym zachowaniem, powiedział jej lekarz. Wszyscy w pomieszczeniu poczuli, że są u progu czegoś bardzo ważnego. I faktycznie. Byli. Weźmy dzisiejszy dzień. Co robisz zaraz po przebudzeniu? Skakujesz pod prysznic, sprawdzasz pocztę elektroniczną, a może wyciągasz z kredensu pączka? Czy myjesz zęby przed czy po prysznicu? Zawiązujesz najpierw lewy czy prawy but? Co mówisz do swoich dzieci, kiedy już kierujesz się do drzwi? Jaką drogą jedziesz do pracy? Kiedy docierasz do własnego biurka, zaczynasz od sprawdzania poczty? Pogawędki z kolegą? Czy od razu rzucasz się do pisania notatki? Na obiad jesz sałatkę czy hamburgera? A kiedy wracasz do domu, wkładasz trampki i idziesz pobiegać, czy robisz sobie drinka i jesz kolację przed telewizorem? Całe nasze życie, tak dalece jak dalece ma ono określoną postać, nie jest niczym więcej niż zbiorem nawyków, napisał William James w 1892 roku. Większość codziennie dokonywanych wyborów może się nam wydawać rezultatem dobrze przemyślanych decyzji, ale tak wcale nie jest. Są one nawykami. I choć każdy nawyk sam w sobie znaczy raczej niewiele, to jednak z czasem takie kwestie jak rodzaj zamawianego jedzenia, słowa wypowiadane każdego wieczoru do naszych dzieci, to czy oszczędzamy, czy też wydajemy wszystkie zarobione pieniądze. Jak często wykonujemy ćwiczenia fizyczne, jak porządkujemy własne myśli i w jaki sposób pracujemy, mają potężny wpływ na nasze zdrowie, wydajność, bezpieczeństwo finansowe i poczucie szczęścia. Pewien artykuł opublikowany przez badacza z Duke University w 2006 roku wykazał, że ponad 40% działań podejmowanych każdego dnia przez ludzi było nie ich świadomymi decyzjami, a nawykami. William James, podobnie jak wielu innych od Arystotelesa po Oprah Winfrey, spędził szmat własnego życia na próbie zrozumienia po co istnieją nawyki. Jednak dopiero w ciągu ostatnich 20 lat naukowcy i specy od marketingu naprawdę zaczęli rozumieć w jaki sposób nawyki działają i co ważniejsze, jak ulegają zmianom. Przedstawiana książka składa się z trzech części. Część pierwsza skupia się na powstawaniu nawyków w życiu jednostek. Bada neurologiczne podstawy kształtowania się nawyków, sposoby tworzenia nowych nawyków i zmiany starych oraz metody, które, przykładowo, wykorzystał pewien spec od reklamy, by zamienić mycie zębów z nijakiej codziennej rutyny w narodową obsesję. Pokazuje, w jaki sposób Procter Gamble przerobił spray do odświeżania powietrza o nazwie Febreze w biznes wart miliardy dolarów, wykorzystując nawykowe pragnienia i zachcianki klientów. Opisuje, jak anonimowi alkoholicy zmieniają życie, przepuszczając atak na nawyki tkwiące u źródeł nałogu oraz jak pewien trener, Tony Dangi, odwrócił koleje losu najgorszej drużyny w National Football League, skupiając się na automatycznych reakcjach swoich graczy na subtelne wskazówki z pola. Druga część analizuje nawyki odnoszących sukcesy korporacji i organizacji. Szczegółowo pokazuje, jak pewien menedżer Paul O'Neill, zanim stał się sekretarzem skarbu, przekształcił podupadającą fabrykę aluminium w doskonale prosperującą firmę ze świetnymi notowaniami indeksu Dow Jones, dzięki skupieniu uwagi na jednym kluczowym nawyku, oraz jak Starbucks zmienił człowieka, który nie skończył szkoły. W czołowego menedżera, wyrabiając w nim nawyki wzmacniające siłę woli. Opisuje, dlaczego nawet najbardziej utalentowany chirurg może popełnić katastrofalny błąd, kiedy zawiodą nawyki szpitalnej organizacji pracy. Część trzecia przygląda się nawykom na poziomie społecznym. Szczegółowo relacjonuje, w jaki sposób Martin Luther King Jr. i ruch na rzecz praw obywatelskich osiągnął sukces. Częściowo za sprawą zmiany głęboko zakorzenionych nawyków społecznych w Montgomery w stanie Alabama i dlaczego podobne podejście pomogło młodemu pastorowi Rickowi Warrenowi zbudować największy kościół w kraju w Saddleback Valley w Kalifornii. I w końcu stawia drażliwe pytania etyczne, choćby o to, czy morderca w Wielkiej Brytanii powinien zostać uniewinniony. Jeżeli przekonująco udowodni, że do zabójstwa pchnęły go nawyki. Każdy rozdział kręci się wokół podstawowego argumentu możemy zmieniać nawyki, jeżeli zrozumiemy, w jaki sposób działają. Książka, którą trzymasz w ręku, bazuje na setkach badań naukowych, wywiadach z ponad trzema setkami naukowców i menedżerów oraz badaniach przeprowadzonych w kilkudziesięciu firmach i organizacjach. Spis źródeł można znaleźć w przypisach oraz na www.thepowerofhabit.com. Skupia się na nawykach rozumianych zgodnie z ich techniczną definicją. Są to wybory, których wszyscy w pewnym momencie naszego życia dokonujemy w sposób celowy. Ale nadchodzi taka chwila, kiedy przestajemy o nich myśleć, choć wciąż je robimy. A zdarza się, że codziennie. W przeszłości wszyscy świadomie zdecydowaliśmy, ile mamy jeść i na czym się skupiać po dotarciu do pracy, jak często pozwolić sobie na drinka, albo ile razy w tygodniu biegać. Potem przestaliśmy wybierać, a zachowanie stało się automatyczne. Jest to naturalna konsekwencja naszego wyposażenia neurologicznego, a kiedy uda ci się zrozumieć, w jaki sposób to działa, będziesz w stanie przekształcić te wzorce w co tylko zapragniesz. Po raz pierwszy zainteresowałem się naukowymi podstawami nawyków około 8 lat temu, kiedy pracowałem jako dziennikarz prasowy w Bagdadzie. Armia amerykańska, tak przynajmniej mi się wydawało, kiedy widziałem ją w akcji, jest jednym z największych eksperymentów wytwarzania nawyków w historii ludzkości. Podstawowe szkolenie uczy żołnierzy starannie wybranych nawyków jak należy strzelać, myśleć i komunikować się pod ostrzałem. Na polu bitewnym każdy rozkaz, który jest wydawany, wykorzystuje zachowania ćwiczone do chwili ich pełnej automatyzacji. Cała organizacja polega na powtarzanych bez końca zachowaniach, związanych z budowaniem bazy, ustalaniem strategicznych priorytetów i decydowaniem, w jaki sposób odpowiadać na atak. Na tym wczesnym etapie wojny, kiedy szerzyła się partyzantka, a liczba zabitych osiągała szczyty, dowódcy szukali nawyków. Które mogliby wyrobić wśród żołnierzy i Irakijczyków w celu zapewnienia trwałego pokoju. Byłem w Iraku od dwóch miesięcy, kiedy usłyszałem o pewnym oficerze prowadzącym przygotowany na prędce program modyfikacji nawyków w Kufie, małym mieście znajdującym się 90 mil na południe od stolicy. Był majorem w armii, przeanalizował nagrania wideo z niedawnych zamieszek i zidentyfikował wzorzec: przemoc, Zazwyczaj poprzedzał następujący scenariusz: na jakimś placu czy innej otwartej przestrzeni zbierał się tłum Irakijczyków, który w ciągu kolejnych kilku godzin robił się coraz większy. Pojawiali się sprzedawcy jedzenia, podobnie jak widzowie, potem ktoś rzucał kamień czy butelkę, i rozpętywało się piekło. Kiedy Major spotkał się z zarządcą kufy, wyraził nieco dziwaczne życzenie: czy można zakazać sprzedawcom żywności pojawiania się na placach? Jasne, powiedział zarządca. Kilka tygodni później, niedaleko Masjid al-Kufa, głównego meczetu w mieście, zebrał się niewielki tłumek. W ciągu popołudnia się rozrastał. Niektórzy ludzie zaczęli intonować gniewne hasła. Iracka policja, wyczuwając zbliżające się kłopoty, skontaktowała się drogą radiową z bazą wojskową i poprosiła amerykańskie wojsko o wsparcie. O zmierzchu tłum się zmęczył i mocno zgłodniał. Ludzie zaczęli się rozglądać za sprzedawcami kebabów, którzy zazwyczaj licznie pojawiali się na placach, ale nikogo nie udało się znaleźć. Widzowie sobie poszli. Śpiewający hasła ulegli zniechęceniu. O ósmej wieczorem na placu nie było już nikogo. Gdy odwiedziłem bazę w kufie, rozmawiałem z tym majorem. Powiedział mi, że niekoniecznie myślimy o dynamice tłumu w kategoriach nawyków. Ale on. Spędził całe swoje zawodowe życie na szkoleniach z psychologii powstawania nawyków. W obozie dla rekrutów wykształcił nawyki ładowania broni, zasypiania w strefie działań wojennych, skupiania uwagi pomimo otaczającego go chaosu walk i podejmowania decyzji w stanie wyczerpania i przeciążenia. Uczęszczał na zajęcia, które nauczyły go nawyku oszczędzania pieniędzy, codziennych ćwiczeń fizycznych. I komunikowania się z ludźmi, z którymi dzielił piętrowe prycze. Awansując, uczył się wagi nawyków organizacyjnych, umożliwiających podwładnym podejmowanie decyzji bez konieczności ciągłego pytania o pozwolenie oraz tego, w jaki sposób właściwe procedury ułatwiały współpracę z ludźmi, których nie znosił. A teraz, jako ktoś, komu przypadło w udziale improwizowanie budowania narodu. Dostrzegał, w jaki sposób tłumy i kultury działały według wielu podobnych, znanych mu zasad. W pewnym sensie, powiedział, społeczność jest gigantycznym zbiorem nawyków występujących u tysięcy ludzi, które, w zależności od wpływów, jakim są poddawane, mogą prowadzić do pokoju lub przemocy. Oprócz usunięcia sprzedawców jedzenia z placów, Major wprowadził w życie dziesiątki różnych eksperymentów, których celem było kształtowanie nawyków mieszkańców Kufy. Od jego przyjazdu nie było tam zamieszek. Zrozumienie nawyków jest najważniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się w armii, powiedział mi. To zmieniło wszystko w moim sposobie postrzegania świata. Chcesz szybko zasnąć i obudzić się rano wyspany? Przyjrzyj się uważnie własnym wzorcom zachowania wieczorem i temu. Co automatycznie robisz wstając z łóżka? Chcesz, by bieganie przestało być męką? Zrób z tego nawyk. Ćwiczę w tym moje dzieci. Moja żona i ja piszemy plany nawyków dla naszego małżeństwa. To wszystko, o czym rozmawiamy podczas spotkań dowódców. Nikt w kufie nie mógł mi powiedzieć, że jesteśmy w stanie wpływać na tłum usuwając budyskę babem. Ale kiedy zaczynasz na wszystko patrzeć jak na zbiór nawyków. Czujesz się trochę tak, jakby nagle ktoś dał ci reflektor i łom, i możesz ruszać do dzieła. Major był niewysokim człowiekiem z Georgii. Nieustannie wypluwał do kubka albo pestki słonecznika, albo tytoń do rzucia. Zdradził mi, że zanim zaciągnął się do armii, najbardziej świetlaną przyszłością dla niego była kariera montera telekomunikacyjnego albo. Być może handlowanie metamfetaminą, gdyż właśnie taką, nie najciekawszą ścieżkę wybrało wielu jego kumpli z liceum. Dziś dowodził ponad 800 ludźmi w jednej z najbardziej zaawansowanych organizacji bojowych świata. Mówię ci, jeśli taki wieśniak jak ja jest w stanie się tego nauczyć, to znaczy, że może to zrobić każdy. Cały czas powtarzam moim żołnierzom, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli tylko wykształcisz właściwe nawyki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat nasze zrozumienie neurologii i psychologii nawyków oraz oddziaływania wzorców na nasze życia, społeczeństwa i organizacje pogłębiło się w sposób, jaki pół wieku temu nawet nam się nie śnił. Dziś wiemy, w jaki sposób nawyki powstają i jak się zmieniają, znamy też naukowe podstawy stojących za tym mechanizmów. Wiemy, jak rozłożyć je na kawałki i ponownie odbudować w pożądanej formie. Rozumiemy, jak sprawić, by ludzie jedli mniej, ćwiczyli więcej, pracowali wydajniej i żyli zdrowiej. Przekształcanie nawyków niekoniecznie jest łatwe i szybkie, i nigdy nie jest proste, ale jest możliwe. I teraz już wiemy, jak to zrobić. Część pierwsza. Nawyki jednostek. Rozdział pierwszy pętla nawyku jak działają nawyki. Jesienią 1993 roku pewien mężczyzna, który przewróci do góry nogami naszą wiedzę na temat nawyków, wszedł do laboratorium w San Diego na umówione spotkanie. Był starszy, miał nieco powyżej 180 cm wzrostu, schludnie ubrany w niebieską koszulę na guziki. Jego gęste białe włosy mogły wywołać zazdrość na każdym spotkaniu absolwentów 50 lat po maturze. Artretyzm sprawił, że lekko utykał, przemierzając laboratoryjne korytarze. Trzymał za rękę swoją żonę, szedł powoli, jakby niepewny, co przyniesie każdy kolejny krok. Około roku wcześniej Eugene Poli, inaczej E.P., jak został nazwany i rozsławiony w literaturze medycznej, był we własnym domu w Playa Del Rey. Szykując się do kolacji, kiedy to jego żona wspomniała, że wpadnie do nich ich syn, Michael. — Kim jest Michael? — zapytał Eugene. — Twoim dzieckiem — odparła jego żona Beverly. — Wiesz, ten ktoś, kogo wychowaliśmy. Eugene spojrzał na nią beznamiętnie. — Czyli kto? — zapytał powtórnie. Nazajutrz zaczął wymiotować i skręcać się z powodu bólu brzucha. W ciągu dwudziestu czterech godzin... Odwodnił się tak bardzo, że spanikowana Beverly zabrała go na ostry dyżur. Gorączka rosła, osiągając ponad 40 stopni Celsjusza, a na szpitalnej pościeli powstał żółty ślad spoconego ciała. Pojawiło się delirium. Eugene stał się gwałtowny, krzyczał i odpychał pielęgniarki próbujące podłączyć mu kroplówkę. Dopiero po podaniu środków uspokajających lekarz był w stanie wkłuć długą igłę między dwa kręgi w krzyżowym odcinku kręgosłupa i pobrać kilka kropli płynu mózgowordzeniowego. Lekarz wykonujący badanie natychmiast dostrzegł problem. Płyn, otaczający mózg i rdzeń kręgowy, jest barierą przeciwko infekcjom i urazom. U osób zdrowych jest przejrzysty i płynie szybko. Wartko i gładko wypełniając strzykawkę, próbka z kręgosłupa Eugina była mętna i skapywała powoli, jakby pełna drobnego piasku. Kiedy laboratorium przesłało wyniki badania próbki, lekarz Judzina poznał przyczynę choroby pacjenta. Cierpiał na wirusowe zapalenie mózgu, schorzenie wywołane przez stosunkowo niegroźnego wirusa, powodującego opryszczkę na wargach i drobne infekcje skórne. Niemniej w rzadkich przypadkach wirus potrafi przedostać się do mózgu, siejąc katastrofalne zniszczenia, przeżerając delikatne zwoje tkanki, w której mieszczą się nasze myśli, marzenia i zdaniem niektórych dusza. Lekarze Eugena powiedzieli Beverly, że nie są w stanie naprawić szkód, które już powstały, ale potężna dawka leków przeciwwirusowych może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa i dalszym uszkodzeniom. Eugene zapadł w śpiączkę i przez dziesięć kolejnych dni był bliski śmierci. Stopniowo, kiedy leki zaczęły zwalczać infekcję, gorączka zaczęła spadać i wirus zniknął. Gdy w końcu się wybudził, był słaby, zdezorientowany i nie umiał właściwie przełykać. Nie umiał formułować zdań, i czasem się zdarzało, że nagle z trudem łapał powietrze, jakby na chwilę zapominał, jak się oddycha. Ale żył. Ostatecznie Eugene wydobrzał na tyle, że mógł zostać poddany baterii testów. Lekarze byli zadziwieni odkryciem, że jego ciało, w tym układ nerwowy, wyszło z tego niemal bez uszczerbku. Mógł poruszać kończynami i reagował na hałas i światło. Skany jego głowy ujawniły jednak złowieszcze cienie w środkowej części mózgu. Wirus zniszczył owalny obszar tkanki w pobliżu połączenia mózgu z rdzeniem kręgowym. Może nie być już tą osobą, którą pani pamięta, ostrzegł Beverly, jeden z lekarzy. Musi być pani przygotowana na to, że pani mąż odszedł. Eugene został przeniesiony do innego szpitalnego skrzydła. W ciągu tygodnia umiał już prawidłowo przełykać. Po kolejnym tygodniu zaczął normalnie mówić, poprosił o galaretkę i sól. Skakał po telewizyjnych kanałach, narzekając na nudne opery mydlane. Kiedy pięć tygodni później został wypisany ze szpitala i skierowany na rehabilitację, Eugene chodził po korytarzach i udzielał pielęgniarkom nieproszonych rad w planowaniu weekendów. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek widział tak spektakularny powrót do zdrowia, powiedział lekarz do Beverly. Nie chcę wzbudzać nadmiernych nadziei, ale to jest niesamowite lecz Beverly się martwiła. Podczas rehabilitacji stało się jasne, że choroba zmieniła jej męża w niepokojący sposób. Eugene nie był na przykład w stanie zapamiętać dnia, tygodnia, nazwisk prowadzących go lekarzy i pielęgniarek, nieważne ile razy mu się przedstawiali. Dlaczego oni cały czas zadają mi te wszystkie pytania? Zapytał Beverly któregoś dnia po tym, jak lekarz opuścił jego pokój. Kiedy w końcu wrócił do domu, cała sytuacja stała się jeszcze dziwniejsza. Judin zdawał się nie pamiętać przyjaciół, miał kłopot ze śledzeniem przebiegu rozmowy. Zdarzało się, że rano wstawał z łóżka, szedł do kuchni, przyrządzał sobie jajka na bekonie, potem znów właził do łóżka i włączał radio. Po czterdziestu minutach robił dokładnie to samo wstawał, przyrządzał jajka na bekonie, wracał do łóżka i gmerał przy radiu. I potem znowu. Zaniepokojona Beverly skontaktowała się ze specjalistami, w tym z naukowcem z University of California w San Diego, który specjalizował się w utracie pamięci. I w taki właśnie sposób, pewnego słonecznego jesiennego dnia, Beverly i Eugene znaleźli się w nijakim budynku na terenie uniwersyteckiego kampusu i trzymając się za ręce, powoli szli korytarzem. Wskazano im niewielką salę badań. Eugene. Zaczął rozmawiać z młodą kobietą pracującą przy komputerze. Przez wiele lat zajmowałem się elektroniką i niebywale mnie to wszystko fascynuje, powiedział wskazując na maszynę, której używała. Kiedy byłem młodszy, taki komputer mieściłby się na kilku dwumetrowych półkach i zajmowałby całe to pomieszczenie. Kobieta dalej stukała w klawisze. Eugene zachichotał. — To jest niesamowite — powiedział. Wszystkie te płytki obwodu drukowanego, diody i triody, w czasach, kiedy ja zajmowałem się elektroniką, taki komputer mieściłby się na kilku dwumetrowych półkach. Do sali wszedł naukowiec i przedstawił się. Zapytał Jurzyna o wiek. Zaraz, pięćdziesiąt dziewięć albo sześćdziesiąt, odparł Judzin. W rzeczywistości miał siedemdziesiąt jeden lat. Naukowiec zaczął pisać na komputerze. Eugene uśmiechnął się i wskazał na sprzęt. To naprawdę niezwykłe, stwierdził. Wie pan, w czasach, kiedy ja zajmowałem się elektroniką, taki komputer mieściłby się na kilku dwumetrowych półkach. Naukowcem był 52-letni Larry Squeer, profesor, który przez ostatnie 30 lat badał neuroanatomię pamięci. Specjalizował się w wyjaśnianiu, w jaki sposób mózg magazynuje wydarzenia. Ale jego współpraca z Eugene'em niebawem otworzy nowy świat przed nim i przed setkami innych badaczy, którzy zmienili nasze zapatrywanie na funkcjonowanie nawyków. Badania Queera wykażą, że nawet ktoś, kto nie jest w stanie zapamiętać własnego wieku czy czegokolwiek innego, jest w stanie wykształcić nawyki, które wydają się niebywale złożone, aż do chwili, w której zdasz sobie sprawę, że wszyscy codziennie polegamy na podobnych neurologicznych procesach. Badania jego i innych naukowców pomogą ukazać nieświadome mechanizmy wpływające na nieskończone wybory, które na pozór wydają się być skutkiem racjonalnych przemyśleń, a w rzeczywistości podlegają wpływom pragnień i impulsów, których większość z nas niemal nie dostrzega, nie mówiąc już o ich rozumieniu. Kiedy Squeer spotkał Eugenia miał już za sobą kilka tygodni analizowania skanów jego mózgu. Obrazy te wskazywały, że niemal wszystkie uszkodzenia wewnątrz czaszki Eugenia ograniczały się do pięciocentymetrowego obszaru położonego w środku jego głowy. Wirus niemal całkowicie zniszczył środkowy płat skroniowy, pasek komórek, który, jak podejrzewają naukowcy, odpowiada za wszelkie możliwe zadania poznawcze, jak... Przypominanie sobie przeszłości czy regulację niektórych emocji. Kompletność zniszczeń nie zaskoczyła Squira. Wirusowe zapalenie mózgu zżera tkankę z bezlitosną, niemal chirurgiczną precyzją. Tym, co nim wstrząsnęło, był fakt, jak bardzo znajome wydały mu się te obrazy. 30 lat wcześniej, kiedy był doktorantem w Massachusetts Institute of Technology. Squeer pracował w grupie badaczy zajmujących się mężczyzną znanym jako H.M., jednym z najsławniejszych pacjentów w historii medycyny. Kiedy H.M., jego prawdziwe nazwisko brzmiało Henry Mollison, ale naukowcy ukrywali tożsamość za życia pacjenta, miał siedem lat, najechał na niego rower, a on upadając mocno uderzył się w głowę. Niedługo później zaczęły się u niego pojawiać ataki padaczkowe i utraty świadomości. W wieku 16 lat miał pierwszy wielki atak padaczkowy Grand Mal atak, który obejmuje cały mózg. Niebawem zaczął tracić świadomość nawet 10 razy dziennie. Gdy HM skończył 27 lat, był zrozpaczony. Leki przeciwpadaczkowe nie działały. Był mądry, ale nie mógł utrzymać pracy. Wciąż mieszkał z rodzicami. HM chciał mieć normalne życie. Poszukał więc pomocy u lekarza, którego tolerancja prowadzenia eksperymentów była silniejsza niż jego obawy związane z popełnieniem błędów w sztuce. Badania wskazywały, że obszarem mózgu, który odgrywa rolę w powstawaniu ataków padaczkowych, jest hipokamp. I kiedy ten lekarz zaproponował, że zrobi dziurę w głowie HM, podniesie przednią część jego mózgu i za pomocą małej słomki wyssie hipokamp, i nieco okalającej gotkanki z samego środka czaszki, H.M. wyraził zgodę. Operacja odbyła się w 1953 roku, a wraz z procesem rekonwalescencji ataki padaczkowe osłabły. Ale niemal natychmiast okazało się także, że mózg H.M. uległ radykalnej zmianie. H.M. znał swoje imię, wiedział także, że jego matka pochodzi z Irlandii. Pamiętał, jak w 1929 roku załamały się rynki, a także doniesienia o inwazji na Normandię. Ale prawie wszystko, co działo się później, wszystkie wspomnienia, doświadczenia i kłopoty z ostatniego dziesięciolecia przed operacją zostały wymazane. Kiedy lekarz zaczął badać pamięć HM, pokazując mu karty do gry i listy liczb, odkrył, że HM nie był w stanie utrzymać w pamięci żadnej nowej informacji, Dłużej niż przez około 20 sekund. Od dnia swojej operacji aż do śmierci w roku 2008 każda osoba, jaką HM spotykał, każda piosenka, którą słyszał, każde pomieszczenie, do którego wchodził, były dla niego całkowicie nowym doświadczeniem. Jego mózg zastygł w czasie. Każdego dnia był zdezorientowany, że ktoś mógł zmieniać kanały telewizyjne, kierując kawałek plastiku w stronę ekranu. Bez końca przedstawiał się lekarzom i pielęgniarkom nawet kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Uwielbiałem badanie HM, ponieważ pamięć wydawała mi się takim namacalnym i ekscytującym sposobem badania mózgu, powiedział mi Squeer. Dorastałem w Ohio i pamiętam jak w pierwszej klasie mój nauczyciel rozdał nam kredki, a ja zacząłem mieszać ze sobą wszystkie kolory, żeby sprawdzić czy wyjdzie czarny. Dlaczego pamiętam to zdarzenie, a nie jestem w stanie przypomnieć sobie, jak ów nauczyciel wyglądał? Dlaczego mój mózg decyduje, że jedno wspomnienie jest ważniejsze niż inne? Widząc zdjęcia mózgu Eugena, squire zadziwił się ich podobieństwem do zdjęć HM. W środku ich głów były puste przestrzenie wielkości orzecha włoskiego. Pamięć Eugena, podobnie jak HM, została usunięta. Kiedy Squeer zaczął badać Eugene'a, dostrzegł jednak, że ten pacjent dość zasadniczo różni się od H.M. Podczas gdy niemal wszyscy po kilku minutach spędzonych z H.M. wiedzieli, że ma on jakiś problem, Eugene był w stanie prowadzić rozmowy i wykonywać działania w sposób niewzbudzający u zwykłego obserwatora wrażenia, że coś jest nie tak. Skutki operacji, jaką przeszedł H.M., były tak niszczące, że człowiek ten spędził resztę życia w różnych placówkach. Natomiast Eugene mieszkał z żoną we własnym domu. HM nie był w stanie prowadzić normalnej rozmowy. Eugene zaś miał niebywałą łatwość w skierowaniu niemal każdej dyskusji na właściwe dla siebie tory i tematy, na które mógł się wypowiadać bez końca, jak choćby satelity, pracował jako technik w firmie. Zajmującej się przemysłem kosmicznym albo pogoda. Squire zaczął badanie Eugene'a od zadania mu pytań na temat jego młodości. Eugene opowiadał o mieście, w którym dorastał w środkowej Kalifornii, czasie spędzonym we flocie handlowej, o podróży do Australii, którą odbył, kiedy był młodym mężczyzną. Pamiętał większość wydarzeń ze swojego życia, które zaszły przed około 1960 rokiem. Kiedy Squire. Pytał o późniejsze dziesięciolecia. Eugene grzecznie zmieniał temat i przyznawał, że ma problemy z przypominaniem sobie niektórych niedawnych zdarzeń. Squire przeprowadził kilka testów inteligencji i odkrył, że intelekt Eugena wciąż działał bardzo sprawnie, jak na kogoś, kto nie umiał przypomnieć sobie ostatnich 30 lat. Co więcej, Eugene nadal miał wszystkie nawyki, które wykształcił w czasach młodości, więc zawsze, kiedy Squire dawał mu szklankę wody czy chwalił go za wyjątkowo szczegółową odpowiedź, Eugene dziękował i odwzajemniał miłe słowa. Gdy ktoś wchodził do pomieszczenia, Eugene przedstawiał się i pytał, jak mija dzień. Ale w sytuacjach, w których Squire prosił Judzina o zapamiętanie ciągu liczb, albo opisanie korytarza za laboratoryjnymi drzwiami, Okazywało się, że jego pacjent nie był w stanie pamiętać żadnych nowych informacji dłużej niż minutę. Kiedy ktoś pokazywał Eugene'owi zdjęcia przedstawiające jego wnuki, nie miał on pojęcia, kim są. Na pytanie Squire'a, czy pamięta swoją chorobę, Eugene odpowiadał, że nie ma żadnych wspomnień na temat choroby czy pobytu w szpitalu. De facto, Eugene niemal nigdy nie przypominał sobie, że cierpi na amnezję. Jego umysłowy obraz samego siebie nie obejmował utraty pamięci, a skoro nie pamiętał schorzenia, nie mógł usądzić, że coś było z nim nie tak. Przez kolejne miesiące od spotkania Eugena Squire testował granice możliwości jego pamięci. Był to czas, kiedy Eugene i Beverly przenieśli się z Playa del Rey do San Diego, by być bliżej córki, a Squire często ich odwiedzał, by przeprowadzać swoje badania. Pewnego dnia squire poprosił Eugene'a, by naszkicował rozkład własnego mieszkania. Eugene nie był w stanie narysować podstawowej mapy ukazującej, gdzie jest kuchnia albo sypialnia. Kiedy rano wstajesz z łóżka, jak wychodzisz z pokoju? zapytał squire. Wiesz? powiedział Eugene. Tak naprawdę to nie wiem. Squire robił notatki na swoim laptopie i kiedy badacz pisał na klawiaturze, Eugen się rozkojarzył. Rozglądał się po pokoju. Nagle wstał, wyszedł do przedpokoju i otworzył drzwi do łazienki. Kilka minut później rozległ się dźwięk spłukiwanej toalety, odkręcania kranu, po czym Judzin, wycierając dłonie w spodnie, wrócił do pokoju i ponownie usiadł na swoim krześle obok Squaira. Cierpliwie czekał na kolejne pytanie. W tamtej chwili nikt nie zastanawiał się, jak to jest możliwe, że człowiek, który nie jest w stanie narysować mapy swojego mieszkania. Jest jednocześnie w stanie bez chwili wahania odnaleźć Łazienkę. To pytanie, jak i inne, podobne, doprowadzą ostatecznie do serii odkryć, które zmienią nasze rozumienie siły nawyków. Pomogą wzniecić naukową rewolucję, w której dziś uczestniczą setki badaczy, chcących zrozumieć wszystkie nawyki kierujące naszym życiem. Kiedy Eugene usiadł przy stole, spojrzał na laptop Squire'a. To niesamowite, rzekł, wskazując na komputer. Wie pan? Kiedy ja zajmowałem się elektroniką, potrzebne byłoby kilka dwumetrowych półek, żeby to wszystko pomieścić. W ciągu pierwszych kilku tygodni po wprowadzeniu się do nowego domu, Beverly próbowała codziennie zabierać Eugina na spacer. Lekarze powiedzieli, że ważne jest, aby się ruszał, poza tym, kiedy był zbyt długo w domu, doprowadzał Beverly do szaleństwa, zadając jej wciąż i wciąż te same pytania, jakby jego umysł wpadał w jakąś niekończącą się pętlę. I tak, każdego ranka i popołudnia zabierała go na spacer po okolicy, zawsze razem i zawsze tą samą trasą. Lekarze ostrzegli Beverly, że będzie musiała ciągle sprawować nadzór nad Eugene'em. Gdyby kiedykolwiek się zgubił, mówili, nigdy nie będzie w stanie odnaleźć drogi powrotnej. Ale, któregoś ranka, kiedy ona się ubierała, Eugene wymknął się z domu. Miał skłonność chodzenia od pokoju do pokoju, więc Trochę czasu upłynęło, nim Beverly zdała sobie w ogóle sprawę, że wyszedł. Kiedy to do niej dotarło, zamarła ze strachu. Wybiegła z domu, rozglądając się po ulicy. Nigdzie go nie widziała. Poszła do domu sąsiadów i zaczęła łomotać w okna. Ich domy były podobne. Może Jurjin się pomylił i wszedł do środka? Pobiegła do drzwi i dzwoniła dzwonkiem, aż wreszcie ktoś otworzył. Jurjina tam nie było. Pobiegła z powrotem na ulicę, biegając wokół budynków, wołając jego imię. Płakała. A jeżeli poszedł gdzieś, gdzie jest duży ruch, jak wytłumaczy komukolwiek, gdzie mieszka? Była na dworze już kwadrans wszędzie go szukając. Wróciła do domu, żeby zadzwonić na policję. Wpadłszy do domu, zobaczyła Jurzyna w salonie siedzącego przed telewizorem i oglądającego kanał historyczny. Jej łzy wywołały u niego zdziwienie. Powiedział, że nie pamięta, aby wychodził, nie wie też gdzie był i nie był w stanie zrozumieć, dlaczego ona jest taka roztrzęsiona. Nagle Beverly dostrzegła na stole kilka szyszek, takich samych, jakie widziała w ogrodzie sąsiada na końcu ulicy. Podeszła bliżej i spojrzała na dłonie Yurdżina. Jego palce były lepkie od żywicy. I wtedy do niej dotarło, że Yurdżin sam poszedł na spacer, szedł ulicą i zbierał pamiątki i trafił z powrotem do domu. Niebawem Eugene chodził na samodzielne spacery każdego ranka. Beverly próbowała go od tego odwieść, ale jej starania były z góry skazane na porażkę. Nawet jeśli mówiłam mu, aby nie wychodził, nie pamiętał tego kilka minut później, powiedziała mi. Kilka razy szłam za nim, żeby się upewnić, że się nie zgubi, ale zawsze wracał. Czasami przynosił szyszki czy kamyki. Pewnego dnia wrócił z portfelem, jeszcze innego ze szczeniakiem i nigdy nie pamiętał, skąd brał swoje skarby. Kiedy Squire i jego asystenci usłyszeli o tych spacerach, zaczęli podejrzewać, że w głowie Eugena dzieje się coś, co nie ma nic wspólnego z jego świadomą pamięcią. Zaprojektowali eksperyment. Jedna z asystentek Squire'a odwiedziła Eugena w domu i poprosiła, by narysował mapę miejsca, w którym mieszka. Nie był w stanie tego zrobić. W takim razie, poprosiła asystentka, Niech narysuje, w którym miejscu ulicy stoi jego dom. Zaczął coś gryzmolić, a potem zapomniał, co miał zrobić. Zatem poprosiła, by wskazał, które drzwi prowadzą do kuchni. Eugene rozejrzał się po pokoju. Odparł, że nie wiem. Ona zapytała więc, co by zrobił, gdyby poczuł się głodny. Stał, poszedł do kuchni, otworzył kredens i wyjął słoik z orzechami. Kilka dni później jeden z badaczy przyłączył się do Eugene'a w trakcie jego przechadzki. Szli przez około 15 minut po deptaku południowej Kalifornii. W powietrzu unosił się silny zapach Bugenwilli. Eugene nie mówił wiele, ale cały czas prowadził i sprawiał wrażenie osoby, która wie, dokąd zmierza. Nigdy nie pytał o kierunek. Gdy zakręcili już koło jego domu, gość zapytał Eugene'a, gdzie mieszka. — Tak, dokładnie to nie wiem — odpowiedział. Po czym wszedł na swój chodnik, otworzył drzwi wejściowe, wszedł do salonu i włączył telewizor. Dla Squire'a było jasne, że Eugene przyswajał nowe informacje, ale gdzie w jego mózgu te informacje były przechowywane? W jaki sposób ktoś był w stanie znaleźć słoik z orzechami, nie umiejąc jednocześnie powiedzieć, gdzie jest kuchnia? Albo odnaleźć drogę do domu, nie wiedząc, który dom jest jego? Jak, zachodził w głowę Squire, te nowe wzorce powstawały w uszkodzonym mózgu Jurjina.